Już nie mogę się doczekać tutaj, aż zaczniemy sobie drugą część Spyro. Ale zanim to się stanie, musimy jeszcze dokończyć jedynkę. A jesteśmy tego bardzo blisko, bo zaczynamy tutaj sobie świat. Bo yo! Świat poziom przedostatni i mroczny labirynt. To coś, pierwszy poziom na dzisiaj właśnie. Znowu kamera tak dziwnie zwrócona na ekran jakby. Spyro patrzy się na mnie i chce mnie spalić. Dobrze, że ta gra nie jest na VR. Nie żebym miał jakąś tutaj fobię na ogień. Nawet nie wiem, jaka taka fobia się nazywa. Ale zaczynamy. Mroczny klimat tego oto poziomu. Tak przynajmniej gra wydaje się obiecywać. Podoba mi się ten brak interfejsu. Fajnie to zawsze wygląda. Tamten koleś jest szybki. Wydaje się jakąś taką może nową wersją. Nową... Hello? O co chodzi z tobą? Jaki dziwny koleś? O, takie zawieszone, mroczne miasto. Wygląda bardzo jak zamkowe miasto z 0.2 Kingdom Hearts. Ale hej, hej, hej. Klimacik jest ciekawy. Myszo, psy tak wyglądały. Okej, szarża w ciebie pomniejsza się akurat dla mnie. Czy te skrzaty was pomniejszają? Wy to robicie? Nie wiem, o co im chodzi, bo na razie nie jestem w stanie ich rozwalać. Znaczy, po prostu ich nie rozwalam. Czekam, aż wstajecie i zobaczę po prostu, co zrobi. Na razie szarżuje? Czy szarżuje, czy palę? Koleś się zamienia w światełko. Nie wiem, czy da się go zabić. Na razie po prostu będę ignorował. Jak będzie brakowało jakichś kryształków, ogarnij się to później. Hej, Kasia. Kasia? Kasia. Przeciwnicy bywają przerażający, ale to nic poni, należy się. Ty wydajesz się przerażający. Z nic poni zostanie popiół. Z nic poni. Słuszne nic poni. Podejście. Czemu ty... O, na swoim... Na... Skakał na swoich jajcach wielkich, smoczych. Co to miało znaczyć? Diabełki? Diabełki tutaj? Ciekawe. I grzyby są tutaj mieszkańcami świata, których możemy spiec sobie i zamienić na energię życiową. Co robimy w tej grze? W sumie całkiem sprytnie ta mechanika działa właśnie, że ten błazen ich zaczarowuje, więc w niektórych sytuacjach możemy po prostu sobie do błazna polecieć, rozwalić go, pytnąć sobie i wtedy tutaj żółwika Franklina łapać. Tego nie rozwalę. Dobra, więc gaszę sobie, zabijam ciebie i teraz normalnie mogę łapać przeciwników. Yo, yo. Te diabełki tak bardzo odstają od całej reszty klimatu tej lokacji. 29, no setki sobie nie wyrobię. Bakari. To imię brzmi jakoś tak ciekawe. Te buty. Wygląda na to, że jesteś smokiem. Tak, jestem smokiem. Zapomniałeś okularów, ale tutaj byłeś w stanie rozpoznać moje kształty. Piękne smocze kształty. Więc trochę sekretów. Tutaj widzę jedną drogę sekretną. Więc zacznijmy sobie od tego właśnie. Taki tunel z znajdźkami. Nie będę na razie sprawdzał, ile jest maksymalnie. Lepiej mi się to zwiedza samemu. Jo, 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 o, strzela. Strzela ogniem. Tutaj, o, złap oba naraz. Jedno, drugie, nie, to jest... Zebranie obu jest strasznie trudne. Wy jesteście zawsze mali, ale cały czas potraficie strzelać. No, nie jest to takie złe, gdy wszędzie są grzyby do zabicia. O, fajerwerki, aż rozsadzę siebie nimi. Nie szkodzi mi za mocno. Tracę życie, ale motyle, przynajmniej tutaj, będą zjedzone nie na marne. A na moje życie przemielone przez ważkę. Tam jeszcze smok jest jeden. Cały kawałek tego poziomu został do zwiedzenia. O, raz, dwa, trzy, cztery. Przepraszam, pieski, jak one płaczą w smutku. Okej, ja się może odsunę. Ja się może odsunę. Jest wasz tam ten błazen czarujący. Jakoś w końcu was odczaruje, czy ja muszę koniecznie sam wlecieć? Na razie nie wydaje się to robić, więc lecę sam. Zwykle do tej pory tak po prostu ich odczarowywał normalnie, bez robienia czegokolwiek. Tutaj musiałem go faktycznie samemu do tego namówić siłą, a właściwie ogniem, energią ognistą, jak to Spyro ma w zwyczaju. O, to niebo, jak tutaj się spojrzy. Ładniutkie, o, jeszcze kawałek tego poziomu został do zwiedzenia. Yo, yo, yo. Te pieski malutkie są takie niegroźne, aż jest ich szkoda zabijać. Ale w tej drugiej formie są... O, są okropne. Je, wszyscy we mnie, wszyscy we mnie, wszyscy po prostu we mnie. Spadaj, ciebie. I na grzybkach sobie zdrowie przywracamy. Tam jeszcze parę rzeczy leży. Wydawała się ta lokacja strasznie mała początkowo. A tu widzę, rozrosła się nieźle, do niezłych rozmiarów. Siema, smoczku. A para. Dzięki, Spyro. Spoko. Chciałbym pomóc ci pokonać gnieznośnego, ale nie chcę znów utknąć w krysztale. A to słabo. Pojaraz sobie trochę. Yo. Tutaj jest droga dalej, ale Spyro, ja się boję takie skoki robić z tobą. Please, Spyro, please, doleć. Jest jeden, dwóch naraz. Się jakoś złapało. Myślę, 500 byłoby dobrą liczbą na taki poziom. Pieski. Będą tutaj szczekały z bólu. Ale powiększone po prostu są przerażające.
ta krwiożerczość, z jaką się rzucają na nas, jest przerażająca. Tak samo jak te marchewy z poprzedniego świata, ta ich szarża w naszą stronę. Ach. Dziękuję za uwolnienie. Spoko. Już większość tych smoków dużo do powiedzenia nie ma. Tam dolecieć, ciekawie. No to lecę, mam nadzieję, że dolecę. Ciekawe, czy ta wróżka może mnie tak pstryknąć i dać boosta do prędkości. Jeden, drugi, trzeci, kolejny taki, zanim cokolwiek zrobią. Jeden, drugi, bez tutaj tych błaznów, którzy by was mogli powiększyć. Jakby takiego diabła wzmocnili, to by było ciekawe. Ale chyba nie mogą, bo byśmy już to zobaczyli. Jest, prawie 500. Cały czas klucza nie znalazłem do skrzynki. Może będzie teraz na naszej drodze, bo to jeszcze nie koniec. Tak bardzo liniowo sobie idziemy. Nie, aha, w taki sposób, dobra. To mnie tak łapie z zaskoczenia, że... cudowne, cudowne, cudowne. Takie absolutnie bezsensowne, randomowe, że jest to tak porąbany sposób samonoprowadzające. Jakby jakiś gracz Wormsów to sobie prowadził, ale nie za bardzo ogarniał sterowanie tymi rzeczami samonaprowadzającymi w grach 3D Wormsowych. Poziom zrobiony. Przyjemny poziom na start, to na pewno. Jak mówiłem wcześniej, tkacze marzeń, ja dopiero się pojawiłem! To nie jest fair, daj mi cokolwiek zrobić, a nie już bijesz. Na szczęście zdrowie mi się zregenerowało, akurat ten kolega. Ciekawe, taki motyw pomniejszania, powiększania. Jak rozumiem, tutaj mamy takich druidów, którzy to robią. W tamtych poziomach to byli tacy bardziej błaznowie. Chodźmy tędy, po prostu sobie, zobaczymy co tutaj znajdziemy. To wydaje się taki strasznie pasujący, smoczy, niebiański świat. A nie, myślałem, że tam w tyłek ich kopnę. Trudno. Jakiś zamek, wyśniony zamek, o. Właśnie takie marzenia, sny. Takie rzeczy tutaj. Wszystko takim fioletem magicznym usłane. Czy to niebo, czy po prostu przedmioty, czy po prostu taka magia. I też kolor jest to Spyro, taki złoto-fioletowy, więc taki złoto-fioletowy świat też tutaj całkiem pasuje. Nie sprawdziłem sobie jeszcze osiągnięć tego świata. Mam nadzieję, że na poprzednim poziomie nic nie pominąłem. Co tu mamy? Tkacze marzeń, tajny pokój, to ciekawe. I później nawiedzone wieże i wyśniony zamek, czyli tutaj. A potem bossa rozwalić doskonale i w ostatnim świecie tylko bossa. Fajnie widzieć te procenty już takie prawie przy końcu. Ukryty pniak, to coś, czego sobie szukamy. To wydaje się znowu taki poziom bardzo otwarty, luźny do zwiedzania, biegania w kółko. Ale przy okazji, no właśnie, jesteśmy ponad chmurami tutaj, w tej niebiańskiej atmosferze. Jeszcze taka chyba mgła jest potężna, tak mi się wydaje. No, ten efekt tej mgły wygląda fajnie. Chodź na górę. To takie troszeczkę żałosne, podbicie do góry, o, jak przykro, wcale nie. Ty gnorku ty, śmierdzący i brzydki. Najgorsze, jak te kryształki spadną w irytujące miejsca. Albo najgorsze, poza planszy ci spadną i nie będziesz mógł przejść gry sobie. To wydaje się bardzo taki, wiecie, najwyższy punkt, najwyższe miejsce w drodze naszego bohatera, naszego Spyro, naszej bohaterskiej przygody. Zanim właśnie dojdziemy do świata ostatniego, który będzie takim mrocznym, taką straszną bazą. A, uciekaj. Bazą gnorka. Tutaj taki super wesoły, kolorowy, piękny świat. Wróżki do uwalniania, o ładne, ładne. Ciekawe, gdzie one lecą. Teraz ja lecę po ciebie. O, pstryk, a pstryk. Nie, 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 nie pstryknę cię, pstryknąłeś mnie. Po takim najbardziej właśnie żywym świecie, myślę, pasowałby jakiś super mroczny na koniec. O, wróżki jak wszystkie uwolnię, zabiorą mnie gdzieś, ale ja się boję takie skoki robić w tej grze. Jestem przerażony na myśl o robieniu czegoś takiego. Udało się. Wróżki, wszystkie są z nami! Jaki unik? Spadaj! O, poleciał. 75 dopiero mamy. Ej, sprawdzę już ile, 400, okej. Więc jedynie pierwsze światy, było na nich mało. Teraz 400-500 to jest taka norma, myślę, już do samego końca gry. Muda, muda, muda! O! Zaleczką. Na wróżki zawsze możesz liczyć. Zauważyłem. Czemu zawsze te rady dostajemy chwilę po tym, jak czegoś użyjemy? Musisz użyć wróżki? A potem koleś ci mówi, ej, użyj wróżek. No, no wiem. Po prostu koleś lubi, może aż za bardzo te wróżki. Spoko, spoko, chciał się tym podzielić z nami. Niech mu będzie. Kolejna, taka zabawna mechanika. O, no właśnie. Zbieramy, kolekcjonujemy wróżki, które później nam zaniosło nas dalej wielka skrzynka z jednym, po prostu jednym kryształkiem. Pierwsza chyba taka czerwona, może nie pierwsza, ale dawno takiej nie było. Mamy tutaj dwie, jeszcze jedna, mam nadzieję na dole będzie, jest, 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 jest. Chodź ze mną, tutaj potrzebujemy kluczyk znaleźć. Raczej znowu
Znowu jest to akcja, że później po prostu będziemy musieli wrócić po tą skrzynkę. Najlepiej na koniec, jak już wszystko inne znajdziemy. Ja naprawdę nie chcę używać tutaj pomocy Sparksa do szukania tych skrzynek, bo wolę samemu eksplorować te światy po to... Chyba to jest, żeby eksplorować tą grę, skoro nie jest to gra, która ma jakieś elementy platformówkowe. Jedyne tutaj jaka zabawa z tej gry jest, to właśnie ta eksploracja i szukanie znajdziek. To tak odbierać sobie tej zabawy byłoby troszeczkę nieludzkie, wydaje mi się, gdy ta eksploracja to jest definicja pierwszego Spyro. O, tutaj zawieszona wróżka. Przynajmniej zawieszona w taki sposób, a nie zaraz jakieś tutaj... Nie, walnie mnie tutaj tyłkiem tylko z góry. Tylko takie... rzeczy na dole, tak, musimy jakąś drogę na górę sobie ogarnąć. A z tego miejsca czegoś takiego nie będzie. Wróżki mnie dopiero zabiorą na górę. Ale ta wróżka by mi się przydała. Się coś pokombinuję. Ta eksploracja w połączeniu z brakiem HUD-u, brakiem interfejsu jest naprawdę imersywnym tutaj doświadczeniem. Nie spodziewałbym się tego po Spyro, ale to coś, co bardzo w platformówkach doceniam, gdy można się w taki świat troszeczkę wczuć i po prostu cieszyć się zwiedzaniem jego. Ta gra, co jestem naprawdę, powiem raz jeszcze, zaskoczony. Ta gra to robi. Tego się boję. Mogę latać, ale że mogę, nie znaczy, że mi się to uda. Jeden, drugi, jeszcze kolejna wróżka. Fajne, fajne, fajne pomysłowe rzeczy. Już wszystkie powinny lecieć do mnie, co nie? Jedna, druga i trzecia? I trzecia była tam schowana. Nie chciała być na kamerze, wstydziła się troszeczkę. Uścieni, jak umami trochę. A, Spyro, dzięki. Turbo napęd ułatwia przemieszczanie się nawet tu, w wyśnionym zamku. Zawsze mi się oczy szeroko otwierają na dźwięk turbo napędu, co? Szybki gameplay w moim Spyro? Yo. Dajcie tego więcej, tak? Na górę sobie przyszedłem. Od razu prosto do kolejnej akcji z turbo napędem. Pamiętajmy, że bardzo często od razu po turbo napędzie jest na przykład kolejny. Albo ogólnie dużo rzeczy, dużo rzeczy, dużo rzeczy. Po prostu lecę z nim, po prostu lecę z nim. Nie było to potrzebne, nie było to dobre. Do tej pory ta gra tak dużo razy mnie w konia zrobiła, dając mi sytuację, w której gdzieś daleko po turbo napędzie była jedna skrzynka, którą chcesz rozwalić. Więc tutaj bardzo mocno chciałem właśnie taką skrzynkę zdobyć. No tym razem akurat nie, tym razem trzeba było się tam zatrzymać. Każdy kolejny świat Spyro 1 podoba mi się bardziej i bardziej i bardziej. Więc szacuneczek twórcy, że taki progres gry udało wam się zrobić. Bardzo fajne. Jest złapane. Nie zabrał tego kryształka ze sobą, spadając. Tak na razie pójdę naokoło. Te wróżki mi się przydadzą. Tu jest chyba miejsce dla nich. Baruti! Dziękuję. Co ty masz za kociołek? Dziękuję, dziękuję, spoko. Kociołek, pano, ha, smokiksa. Fajne te wróże. Są fajniejsze niż te checkpointowe. Bardziej je lubię trochę. Tam polecę. Jest. O! Nie, nie ma tak dobrze. Nie ma tak dobrze. Te promienie magii, które nas do góry zabierają, są takimi najbardziej nieintuicyjnymi albo niesmoczymi umiejętnościami na świecie. Nieresponsywnymi po prostu na swój sposób. Muszę tutaj dolecieć po kolejną. Lecimy. Szybowanie jest super, latanie jest super. Ale takie latanie, gdzie po prostu magia nas zabiera do góry, a nie jako smok lecimy do góry, to tak... Jestem smokiem! Nie musicie mnie tak za rączkę trzymać i robić wszystkiego za mnie. Dajcie mi się cieszyć mocą smoczą. Smoki są spoko. Smoki są smoko. Smoki smoko. Smonia? Może i smonia. Jeden. Dużo takich interesujących mechanik jest w tym świecie z tymi wróżkami, z tymi przeciwnikami, którzy się pomniejszają, powiększają. Ci przeciwnicy po prostu są wesoli. Tak latają. Nie wiem, co oni sobie myślą. Nie wiem, jaka jest praktyczność tych balonów, tak... W górę, w dół, w górę, w dół, w górę, w dół. Nie miał co Gnork zrobić z nimi, to wziął ich na taką sobie tutaj zabawkę, żeby się śmiać z nich czy coś. Tutaj znowu akcja z wróżkami. Pamiętaj o tym, że wszystkich przeciwników trzeba zabić dla monet. Yo. Co to w ogóle za ptaki są? Nie wiem, są dziwne. Takie nadymane. Tutaj jedna droga na górę. Tak nic nie robisz po prostu, gdy latasz na górę tym. Gra przejmuje kontrolę i parę sekund później jesteś wyżej. Tędy. Dobre. Dobre, dobre. I też taki fakt zrozumienia praw rządzącymi grą sprawia, że mogę grać dużo bardziej jakby fajnie w tą grę. Gdy wiem już czego gra ode mnie oczekuje, to dostosowuję się do tych oczekiwań gry. Jedno. Drugie jednak trochę zostało. Nie tak dużo, jakieś 50 niecałe, ale pamiętam gdzie. Wracamy tutaj do tej akcji z turbotunelem, bo to wcześniej sobie pominąłem, myśląc, że gra oczekuje, żebym poleciał gdzieś dalej. I tutaj się zatrzymuję. Parę rzeczy
to mi da, już widzę złotego. I dużo, tak, wszystko. Przyjemnie, po drodze. Ta gra na ogół ma świetnie znajdźki pochowane, więc naprawdę fajnie, że Sparks tutaj jest, wskazujący mi drogę. Ale to jest taka opcja alternatywa, gdy już naprawdę utkniemy tak na maksa i nie będziemy wiedzieli, co robić. Wskazałby mi, gdzie jest ten pniaczek zakichany. Tutaj jest. Dobra. Muszę naokoło pobiec do niego. Bo to miejsce widziałem wcześniej od dawna, ale no, myślałem, że tu kryształki będą. Nie, jest to tylko drzewo. Drzewo pniakiem nie jest. Jest, leć! Jest, doleciałem. I teraz tak naokoło muszę. Coś takiego. Nie mogę spalić sobie? Mogę przeszarżować, dobra. Punkt umiejętności nasz. Mamy to. Opuść poziom. 8999. Jeszcze tutaj gdzieś tajny pokój ma być. Zgadywałbym, że w tamtą stronę go sobie znajdziemy. Raz, dwa, trzy. What? Tu kryształki są ukryte. Osiągnięcie dostałem za coś. Za rozwalenie tych głupków. Przygłupów. Najwyraźniej i siedziba Jackesa. No to boss sobie oczywiście poczeka. Na kolejny świat lecieć jeszcze nie będziemy. Wszystko, proszę państwa, po kolei. Te głuptasy skaczące na boki. Pajacy straszne. Jeden, drugi, trzeci, nawet dużego możemy rozwalić, ale są powiększeni przez tych magów, wyglądają ciekawie. Raz. Dwa, smok kolejny. Tam na środku. Tam na środku coś jest, ale taki czarodziej z armat. Nie wiem, dziwne jest. Zikomo. Ziki z kapsułą czasu z Klepsydrą. Świetnie ci poszło. O. Nie odpuszczę, póki gnieznośny nie zmieni się w tosta. Toasty będzie sobie. Ork. Nie trafiłem? Nie trafiłem, trudno. Jedno, drugie. Tak mi się nigdy nie udaje obu złapać. Cię po prostu palę. Na ciebie muszę poczekać, aż właśnie tam ze środka armatku was strzeli sobie. Tędy. Jo. I mamy nawiedzone wieże. Jak rozumiem, drugi z najtrudniejszych poziomów tej gry. O, jak go zrzuciłem tutaj. Czas manipuluje koleś. Ciekawe. Władający czasem. Błazen. Nierozmiarem tym razem. Smoku, powiesz mi coś o tym? Mazi? O, wielki czarodziej. Nic po nie. Zniszczalni. Aha. Ale to nie powinno cię powstrzymać przed atakiem. No tak, wiem, że są niezniszczalni, wiem, że mają specjalne właściwości. Po prostu chodźmy do nawiedzonych wież, drugiego z takich niesławnych poziomów tej gry, koło wierzchołków drzew. Jeśli chodzi o poziom trudności, szczególnie z pierwszego Spyro, może z całej serii nawet. Jak jestem przyzwyczajony do takich 5-10-sekundowych ekranów ładowania, potem dostaję 30-sekundowe. Już się bać zaczynam. Dlaczego to tak się zaczyna? Co tu mamy? Już tak widzę. To będzie przeciwnik, ale coś musi go obudzić zaraz. Co cię obudzi? Ze środka? Jakąś magię rzucicie tutaj w niego? Nie? O! Mogę drzwi rozwalać w taki sposób. I teraz te czary. Chcę, żeby czarem obudzili tego wielkiego. Tak mi się wydaje. Nie? No bo to przeciwnik i tak dalej. A przeciwników zabić chcemy wszystkich. O właśnie, taki przeciwnik. Mogę cię jakoś... Ogień nie działa. Szarża? Szarża też nie działa. A czemu ty śpisz i czy mam cię obudzić? Mam was pewnie rozwalić dla wszystkich kryształków, ale na razie po prostu... Chodź! Nie wiem jak! Zmatrixowałem tą bombę. Na razie po prostu lecę przed siebie. Lecę dalej. Olewam to wszystko. Bo jeszcze będę musiał tam wrócić. Wróżka? O! Znowu te wróżki, supermoce. O, jak ładnie. Jak, kamero, ogarnij. I teraz dostajemy supermoce, które pozwolą nam rozwalać tych przeciwników i może jakieś specjalne metalowe przejścia. Łapię go, łap skrzynkę. Zdążymy? Nie, już nie będę ryzykował. Już po prostu powoli sobie pozbieram wszystko. O! To jest super, już myślałem, że zdążę. Rozwalanie tych irytujących skrzynek za jednym razem jest strasznie fajne. Czy to za turbonapęd, czy to od tych wróżek. Też dobry sposób na pokazanie mocy tego pocałunku wróżki. Ło, ja nie wiem, czemu kamera zawsze wariuje robiąc to. Tutaj jesteś ty. Jest. I drugi. Bam. I tyle. A jeszcze proszę, a jeszcze. Chyba mi się za bardzo to spodobało. No, może przyda nam się taka moc, może nie. Ale zawsze fajnie mieć, niż jej nie mieć. 109? Tak, jesteście. Jedno, drugie. Nie wolnęło się, trudno. Jest? Jest? Jeszcze jedno? Udało się. Mamy wszystkich tutaj. Łap te fajerwerki. 160 na 500, tak. Wydawał się to ogromny poziom. Zdecydowanie. Wielgachny, o! Taką skrzynkę sobie mocą wróżki rozwalić. Kosoko. Ale czy chcę poprzednią wróżkę, czy jakąś inną? Hej, Spyro.
Pocałunek wróżki ma magiczną moc. No wiem. Sprawdź, jak może wzmocnić twój ognisty oddech. Wróżki tutaj to rozchwytywany towar. Nie wiem, jak się one z tym czują, czy takie bardziej lubią to, czy nie lubią tego, tak to nazwijmy. Na razie spokojnie, bo myślę, że jakaś wróżka kolejna zaraz tu będzie. Na razie nie widzę. Idę przed siebie, jest. Z tą spróbujemy. Już czwarty raz. Jo, i biegniemy tutaj. Tylko nasz ogień jest wzmocniony. Jeden, drugi. Otwieramy przejście. Nie rób mi tak. Jest, kolejny. I ta skrzynka rozwalona. I coś jeszcze? Może być, jest okej. Tamten jeden koleś mnie walnął. Ale nie ma tego złego. Tutaj żadnych sekretów nie widać na takim murku. Na górze coś dla wróżkowej mocy znowu, czy nie? Jak muzyka zrobiła się dziwna. Czy to jest jakiś super mega turbo tunel? Tam chyba mogę dolecieć, ale chodźmy drogą wskazaną przez grę. Tak, super mo... Nie wiem, za bardzo miałem czas, żeby zareagować tam. Widzę cząsteczki, a przywaliłem od razu w ścianę. Tu w lewo, tutaj tunelem sobie przejadę. Jest coś zrobione, coś otwarte. Trochę rzeczy dla... O, przeżyłem, ale już wolałem odpuścić sobie ze szarżowaniem, bo nie chciałbym spaść. Jeszcze raz, zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Czas na reakcję, tak. Drugie drzwi widziałem i jak ty to przeżyłeś? Że w niby co tam Spyro przywalił, że cię nie zabił? Jeszcze raz i od razu w prawo i rozwalone. To było dziwne. Łap tego, tu jest jakaś droga dalej, o. Tu będzie ciężko coś ogarnąć. To są przejścia dla mnie, jak rozumiem. Może wróżki tu będą? Tak, wiedziałem. Siema? O. Kamero, ogarnij. Już polecę, już wszystko sobie tutaj rozwalę. Wróżka mi nie ucieknie. O, idealnie. To jest w końcu smocza moc, o której tak bardzo pragnąłem. Zdążę coś jeszcze? No, nieważne, bo nic tu nie było. Lutalo. Uwaga, nadciąga Spyro! Co? Cierpliwości, Zuchu. Co? Wkrótce będziesz miał szansę zmierzyć się z najważniejszym przeciwnikiem. Yo! Gnieznośnym Gnorkiem. W końcu. Widzieliśmy go tylko raz na pierwszej cutscence, żeby zobaczyć go raz na ostatniej cutscence. Ale jest niby wielkim złem, którego musimy rozwalić. I rozwalimy. Teraz tutaj te dwa przejścia. Zacznijmy drogą na lewo. Aha. No to sobie ogarnę. Wydriftujemy. Teraz. O Jezusie! To jest niezła akcja. No, liczyłem na to, że coś fajnego zrobimy. Po prostu, wróżko. Chodź do mnie. I tak się to zrobi, tak to się ogarnie. Na łatwiznę, ale no, tutaj tak wydriftować tym po prostu nie szło. I do tamtego kolesia tak samo. O! Tutaj na górze coś jest. Są rzeczy dla mnie. Możliwe znowu jakieś porąbane akcje z turbonapędem będzie trzeba robić, żeby tam wskoczyć. Sam nie wiem. Na razie bierz tą super moc. Kamero, nie wariuj. Tutaj po prostu sobie tymi schodami wchodzimy. Jeśli jesteś tylko ty, w siebie to... Był drugi. Był trzeci. No, nie wiem. Bo już tutaj mamy nawet kolejną wróżkę. Tak, jest więcej takich przeciwników, nawet dużo. Ale jest też kolejna całująca wróżka, która nam problem naprawi. Spyro tak trochę bez emocji, bez jakiegoś wyrazu twarzy te całusy przyjmuje. Się chyba trochę niezręcznie czuje. Może nie lubi, nie wiem. Do domu? Nie do domu właśnie. Tu wszystko 340 z 500. I w ogóle w tych wieżach mamy spal kapelusz czarodzieja. Na górę coś ogarnąć. To chyba mój cel teraz główny. Tylko co? Nie wskoczę po prostu sobie wyżej. Trzeba z góry to rozkminić. Jakieś przejście znaleźć. I cały czas to osiągnięcie z czarodziejem. Nie jestem pewny, o co z nim chodzi. Na górę. Wejść na górę. No dam się pocałować. O, w noskę, okej. Chodź ty, spoko. Spoko. To nie daje mi żadnego super lotu czy nic takiego. Jakieś przejście gdzieś, no coś z tym turbonapędem raczej by wypadało. Po to on tu jest, żeby takich dziwnych sekretów szukać. Jakoś tak naokoło myślę. Gdzieś dolecieć. Z tej strony. Albo tu? Tam z tamtej strony byłem, czy nie? To jest kapelusz? Tam coś widzę, tu coś widzę. Dawaj, jest! Spalił się.
za którymś razem. Dobra, fajne, fajne, znaczy fajne, tak samo jak z tym pniakiem. Trzeba było w scenerii wypatrzeć element jakiś. Kapelusz jest. Na początku planszy to raczej teleportów tutaj nie dadzą randomowych, żeby dostać się po ten sekret ostatni. Jak tutaj spróbuję doszybować na drugą stronę, nie doszybuję nawet. A, wpadnę w planszę. Ogarnij turbonapęd gdzieś, żeby skoczyć w... Zaraz, tu nie ma schodów, co? Nie ma tu schodów, okej? Ten... Dobra, rozumiem chyba. Jakie... Dziwne są te zagadki czasami. Są tak nieintuicyjne i przekombinowane, co z jednej strony jest fajne, z drugiej strony po prostu przeczy reszcie całej gry. Więc teraz wykręcam sobie tym, wyskakuję w dobrym miejscu, czyli tu. Teraz na lewo. Tak, po prostu. Tutaj mam wyskocznię i z tej wyskoczni sobie skaczę. Jestem. Wiecie, niby trzeba myśleć outside the box i tak dalej. Ale nie wiem co o tym myśleć. Muszę tutaj wróżkę znaleźć. Siema smoku, nieźle się schowałeś, kopano, nieźle przekombinowałeś. Kawusia, herbatka nawet. Dzięki. No powiedzmy, że jest to jakaś nagroda za te starania. Jak się już rozwiąże, okej, powiedzmy, że to było fajne, zaraz, wróżko. Wróżko, ogarnij się i chodź tu do mnie. Wróżko, jesteś gdzieś tu? Może była na dole. Nie zauważyłem, nie zwróciłem uwagi. Omijaj wszystkich. Nie. Ej, blokujesz mnie, typie. Była wróżka na dole? Nie widzę wróżki na dole. Ej, typie. Przesuń się, typie. No to wróżka musi być gdzieś na dole. Wróżko? No to jest zejście na dół. To nie chcę tego na razie robić. Rozwal wszystko inne, póki możesz, póki jesteś tutaj. Wróżko! Jakoś jesteś na zewnątrz? Ejże! Wróżki potrzebuję, bo teraz nie mam jak ominąć was już tam. A to musi być jedyny sposób na zrobienie tego. Dam się zabić. Nie żyją, dobra. Więc to jest zagadka polegająca właśnie na tym, żeby zrobić to zanim wszyscy się obudzą. Jakby na czas. Bezbłędnie. Tutaj trochę spowolniłem. Lecisz. Jestem. Tak. Dobra. O. Hej, fajna. Nieskończona moc teraz. Bez timera. Dlatego ta wróżka wyglądała troszeczkę inaczej, bo daje mi tą moc specjalną już na stałe. Znaczy, fajnie by było na stałe. Na stałe na resztę tego poziomu. Co też jest spoko. Tak zacząć ten poziom od tego miejsca i potem tą moc mieć. Byłoby ciekawie. Scrap metal. Jeszcze 5 dyszek gdzieś mi zostało. Tutaj jak się... Ale aż tyle będzie tutaj? Nie. Leci. Doleciało! Jak dużo! Co za porąbany, pokręcony poziom, wyjdź. Okej, trzeba po prostu tą samą logiką zrobić co wierzchołki drzew, więc to już... Też chwilę zajęło, bo to nie jest intuicyjne za bardzo. Po prostu do tak banalnej, prostej gry taka zagadka jest strasznie dziwna. Bo to nie jest gra, w której ciągle trzeba myśleć, kombinować. To gra, która na ogół przechodzi się sama, trzymasz gałkę do przodu. Czasem sobie zaatakujesz przeciwników, jest po nich. I tutaj nagle coś takiego dostajemy? O co chodzi? Do ciebie polecę od razu. Mogę... Chciałem go z góry walnąć. Tutaj widzę na środku, jak się poleci do tego kolesia. Coś tu na nas czeka. Dostajemy moc kontroli nad tym laserem pomniejszającym. I tutaj mamy tych dwóch kolesi. Teraz do strzelania. Jeden. Drugi. Tylko nie powiększ go. Jeszcze raz. I teraz drugi. Precyzji w tym nie ma dużo, ale załatwione. Dobra, te obu. Jeden zadyszkę i drugi zadyszkę. Dobra, i co tutaj będzie? Kolejny poziom, myślę. I cały czas gdzieś tajny, sekretny poziom ma tu być na tej planszy. Więc miejmy mniej więcej na to oko. Ale myślę, to zostanie na sam koniec. Znowu koleś manipulujący czasem. Od razu. Aha, kilku was jest takich, spoko. Łapię też ciebie. I teraz jak obaj jesteście ustawieni dobrze, to pozwoli mi zebrać wszystko pozostałe. Łap to, zanim się pomniejszy wszystko. Jest. Kolejny szlak z tego świata. Łap te wszystkie kryształki. O, maksa mamy nawet teraz. Myślałem, że nieco więcej to zajmie. Tak się wszyscy zastanawiam, ile kryształów jest łącznie w tej grze. Tutaj możemy zobaczyć, że 12 tysięcy. Tak przynajmniej to wygląda. Może jednak jest ich więcej. Mroźny szlak. Mroźny?
czy jakieś inne. Faktycznie mroźne, mimo że to nie jest mroźny rozdział. Dobra, kolejny poziom ze szlakiem, tam beczki leciały. Już nie moment, żeby je złapać. Mamy światełka. Niech będą. Więcej, tak, światełka, skrzynki. Na razie rzeczy, które łapiemy. Jedno za drugim, tak, się pogubiłem. O, akurat skrzynka po drodze była. Leć dalej, jest światło kolejne. I zawrócę się po resztę. Mam nadzieję, że wszystkie skrzynki i światła jakoś mi się tak napatoczą. Jest skrzynka kolejna, światełka są. Pierwszy cel zrobiony, pierwsze przejście to zawsze i tak taki. Właśnie rekonesans mały. Jedno, drugie, trzecie. Czwarte. Jeszcze jedna skrzynka gdzieś. Jeszcze jedna skrzynka gdzieś, nie widzę jej tutaj nigdzie. Aha, na początku była. Nie ogarnąłem tego sobie. Mhm, tutaj już ciebie słyszę. I po prostu lecimy, mamy 20 sekund, dwa cele zrobione. Łapiemy po prostu beki w przeciwną stronę niż oni sobie. Był wagonik. A ja już tutaj zobaczyłem kolejny cel dla mnie. Złapię ten, ale wydaje mi się, że jeden wagonik pominąłem sobie. Leć po niego w kosmos. I w tą stronę, co nie? Już nie widzę więcej tych koleś. O, dobra, idealnie mamy ciebie. I teraz tylko są oni. Może, kurczę, nam się uda to zrobić za pierwszym razem. Tak wszystko, jak te poziomy są po prostu robione pod to, żeby w jednej linii jedną za drugą rzecz zrobić. Najlepiej zacznę po prostu od lecenia do przodu, nie kombinowania za dużo. I zrobione. Uuu, jak piękne, 10 tysięcy. Zaraz skończymy ten świat z bardzo taką nierówną liczbą. Tajny pokój, na to wychodzi, że skończymy sobie mając 10,5 tysiąca na przykład, co będzie trochę dziwne. I tak 1,5 tysiąca na kolejny świat? Czy kilka tysięcy za bossa dostanę? Nie wiem. Tajny pokój raczej pasowałby gdzieś w tej okolicy, albo kompletnie po przeciwnej stronie. Ten zegarkowy koleś gdzieś mnie doprowadzi? Obniżasz tą platformę? No po coś to jest, ale jak jadę sobie tym na górę, nic tu nie widzę, przecież przez okno nie wejdę. Żadnego wejścia do budynku tutaj nie mam, więc jeśli dach jest zakazany, a trochę jest, to wiele nie wykombinuję. Jeśli nie tam, to koniecznie gdzieś z tej strony. Jak myślałem wcześniej sobie, tutaj absolutnie czysto. Na górze nie mówi. To są drzwi, to jest przejście. Jak walnę obu zegarków, to mi się przejście otwiera? Nie. A, niewidzialne przejście. No nieźle. Po prostu. To wydaje się idiotyczna nagroda za odkrycie takiego sekretu. Stań sobie na czymś takim i dostajesz punkt umiejętności. No, z czegoś więcej bym się spodziewał i oczekiwał. Ale sam sekret ciekawy. No i tutaj jeszcze wcześniej widzieliśmy sobie siedziba Jackesa. Znowu próbujemy zrobić sobie ten poziom bez obrywania dla kolejnego punktu umiejętności, przedostatniego już z całej gry. Ile dostaniemy tutaj? 2000 czy jakieś 500? I tak będziemy mieli 10,5 tysiąca na przykład po świecie. Każdy kolejny kończy się z równym 1000, więc tak smutno będzie to stracić, nawet jeśli nie ma to żadnego znaczenia. Ooo, kompletnie inny klimat niż na całym tym świecie. Tak po prostu mroczna wersja tego świata. Jakie potwory. Was szarżuję, zanim cokolwiek zrobicie. Znowu ci czasowi. W końcu więcej tej mechaniki się co za bzdura? Co za głupota? Blokowało mnie. Jego czapka mnie blokowała. Takie przejście. Jak będzie ten boss wyglądał? Kim on będzie w ogóle? Jeszcze tutaj drugie przejście było tak. Mogę tak. Tak, na razie bossa nigdzie nie widać. Tak sobie takich koleś rozwalam. Tak mogę naokoło przejść. Tą czasową akcję bym sobie odpalił. Czy ty mi to aktywujesz, jedno i drugie, czy nie? Nie, to jest cały czas podniesione do góry. Z drugiej strony ktoś to robi. Tędy. Jeden. Drugi. Muszę dwóch sobie złapać i super wysoko będę. O, tędy naokoło sobie pewnie wrócimy, nieważne. Zdążę jeszcze? Leć, zanim tamto wszystko się opuści. Spoko, delikatnie pod nimi. Aż głowę sam w dół wziąłem. Nie wiem, czy to zadziała. Zadziałało. I tak wszystkich trzeba. Do góry i szarża, nie. Mogę stąd? Dobra, to działa. I po prostu w skoku, tak. Nigdy wcześniej ta gra nie za bardzo wymagała czegoś takiego. Ze skoku szarży robienia. A jest to fajny, przyjemny ruch jak najbardziej. O, od razu, koło klucza. Skrzynkę na klucz. Aha, tu jestem teraz. Was po prostu palę, co nie? I
A jak z daleka, jak kwiatkiem mnie walnęła. Naprawdę, ten kwiatek tak bardzo mnie zranił. Na to wychodzi. Yo. To wygląda w końcu jak droga do bossa. Tak jest, o, wow, Waszko, raz coś podniosłeś. Ale raz, twój jedyny, o, jest, taki mega błazen ravioli. Hej. Jakieś wskazówki przed bitwą? O. Nie. Mądry smok powiedział mi kiedyś, mierz wysoko, ale uważaj na latające pudła. Że co? Biegnę do ciebie, po prostu ciebie palę, po prostu ciebie fajczę. Dalej. Próbuję nas zrzucać, ale jeśli jesteśmy wystarczająco szybcy, nie dajemy mu w ogóle na to czasu. Raz strzelony. Dalej gonisz go zanim... Tak, o to chodzi. O to głównie chodzi. Stędy to sobie zrobię. Nie wiem, gdzie on jest. Mam nadzieję, że z daleka nie będzie coś kombinował mnie rozwalać. Czy to będzie tyle? I czy właśnie trzeci raz ciebie strzelamy? Jeszcze trochę goni. Nie szarżowałem od razu. Mamy, wow, to był prosty boss. Ile tego jest? 203. Mnóstwo za bossa, ale za mało na cały poziom. Tu jeszcze, o, jak dużo nas nagradzają. Ale cały czas prawie stówki mi brakuje. Tutaj, o właśnie, ten klimat z tym, co się podniosło do góry. Ale kto za to odpowiada? Kto jest za to odpowiedzialny, ja się pytam? Wydwaj? Nie wydaje mi się. Pokaż na tamtą stronę. Nie, tamto cały czas jest na górze. Może ty? Cały czas jest podniesione. Ty! Musisz być ty! Musisz to być ty! Koniecznie. Albo ty. Też możesz być ty. Nie, tamten jeden nie wydawał się nic robić. I dlatego właśnie, że trzeba było go sobie rozwalić. I teraz nam się pięknie przejście otwiera. No! I to jest zagadka w stylu tej gry, która bardzo pasuje. Troszeczkę pokombinować, ale w pełni ma sens. I jest intuicyjna. Gdzie? Fajnie się rozwiązywało te nawiedzone wieże, czy nawiedzone coś tam. I te wierzchołki drzew, ale... Wydawały się po prostu nie pasować do gry, jaką jest Spyro, tamte zagadki. Wydawały się być bardzo przesadzone. Takie platformy, spoko. O, to wygląda strasznie. Dajesz, Spyro, skaczesz. I z góry, jedną za drugą. Raz, dwa, trzy, cztery. O, było tu, podłoga tu była. Dziękuję. Jeszcze nawet dzięki temu od razu mamy drogę do znajdziek. No to już jest na maksa taka super platformówkowa akcja. Jest. Nie wiem, Spyro, w którą stronę ty lecisz? Łap to wszystko. I wszystko mamy? Wszystko mamy? Prawie. Jeszcze tutaj akurat 15. Spyro, doleć! Skrzynek. Jedna, druga i trzecia. No, może być. 10,5 tysiąca. I 1,5 tysiąca tylko na świat ostatni. Ale 1,5 tysiąca na świat ostatni, jak jest poziomów 6? No to 300-200 na poziom to wydaje się niesamowicie mało i niemożliwe, żeby tak mało było w ostatnim świecie. Dobra? W ogóle, jakie były wymagania na kolejny świat? Nie powiesz mi? Tak, myślałem. Właśnie, świat gnieznośnego musiał być tutaj ostatnim. Jedno osiągnięcie. Ile poziomów? Jest tylko 1,5 tysiąca kryształków, więc to może być taki miniaturowy świat trochę. Taki mechaniczny. Świat, już smoczek jeden. Aha! W taki sposób. Coś w stylu warp roomów z Crasha drugiego. Nie chcę, chcę zabrać te kryształki! A ten od razu mnie łapie do rozmowy, jak tylko widzi. Tak, nie mam już świata do zwiedzania. Dlatego jest mało kryształków, bo już tutaj sobie skracamy o 400 jakieś, czy 300, przez to, że mało ich jest w hubie. Zaraz, nie widzę ich więcej. 200 jest tutaj. Gdzie one są? No smoka, zobaczmy. Delbin. My się już chyba widzieliśmy. No, zdecydowanie. Przecież już się uwolniłem. Właśnie. Jesteś w ojczyźnie gnieznośnego gnorka i to właśnie ty musisz go pokonać. No wiem. Dawać go! Jestem znaczy, nie wiem czemu ja, taki mały Spyro, a wszystkie wielkie smoki to od razu zamienia w kryształ, a mnie nie. Z nieznośnym zmierzysz się na końcu. Aha, rozumiem. Ciekawe, jak ostatnia walka będzie polegała na tym, że Gnorek będzie nas próbował w kryształ zamienić. To może być interesujące, jeśli na tym to będzie polegało. Tak by pasowało, skoro jest to taka jego wielka moc. Myszki. No w tych paszczach będą musiały być pozostałe kryształy. Albo gdzieś, nie wiem, gdzie pochowane. Klimat jest fajny. Klimat jest tutaj fajny.
Świat ostatni, więc działa kompletnie inaczej niż poprzednie. Mamy jedno normalne przejście, zatokę gnorków, ale pozostałe to takie wielkie paszcze, które się otworzą. Żółte, czerwone, zielone. Ha, ha, ha. Fajne. Tylko dwa smoki są tutaj. To w których z tych paszczy będzie, czy gdzieś się później przeniesiemy? Ze świata na świat Spyro robi się coraz lepsze, co mnie super cieszy, bo zaczynało się niesamowicie skromnie i coraz więcej mechanik, coraz przyjemniej się to eksploruje. Co prawda walkę przeciwnicy, bo sobie wiadomo, co cały czas tacy żadni troszeczkę i nie trzeba dużo robić przeciwko nim, ale tym bardziej sprawia to, że czekam na Spyro 2, Spyro 3, żeby zobaczyć, jak twórcy dalej te przygody smoka rozwinęli z kolejnymi częściami. Następnym razem sobie Spyro 1 skończymy! Bywajcie.